Jeżeli są jakieś pytania, to zapraszamy. Może zacznijmy od graczy testowanych. Czy jakieś dziś się pojawią na pierwszym treningu? Nie będziemy testować na razie żadnych zawodników. Rozumiem. A jeśli chodzi o odejście z klubu? Też to są jeszcze za wcześnie, bo o takich rzeczach mówić. Natomiast wkrótce będziemy mówić o zawodnikach, których będziemy chcieli pozyskać i którzy trafią do zespołu. Rozumiem. To może powiedzmy o okresie przygotowawczym, przypomnijmy, jak to będzie. Dzisiaj rozpoczynamy pierwszym treningiem u nas. Jutro o godziny 9:30 rozpoczynamy testy fizjologiczne i już tak po tych testach codziennie trenujemy do soboty. Włącznie w sobotę mamy pierwszą grę kontrolną z Pilicą Białobrzegi. Trenerze, to dzisiaj wszyscy obecni z dotychczasowej kadry na treningu? Tak. Wszyscy tak jak... No powiedzmy, że drobne korekty nastąpiły już w grudniu, ale od tego momentu się nic nie zmieniło. Jeszcze może słowo trenerze o asystencie, o Grzegorzu Opalińskim, bo to będzie osoba, która będzie mocno pomagać trenerowi. Tak, dołącza do nas trener Grzegorz Opaliński, trener, o którego już wcześniej zabiegałem, aby do klubu dołączył. Prośba została spełniona. Wiadomo jest, że na poziomie piłki profesjonalnej ten sztab musi być w miarę rozbudowany. Ludzie mają podzielone zadania i trener Opaliński jest tutaj po to, żeby pomóc nam w pracy szkoleniowej. No jutro mamy badania raz, w środę jest jeden trening, w czwartek dwa, rano siłownia, po południu boisko, piątek raz i sobota, tak jak mówiłem, gra. Pomimo trenera, nowych zawodnika, czy oni będą już dostępni w sobotę na sparingu? Myślę, że tak. A gdzie się odbędzie ten sparing? Już coś wiadomo na ten temat? U nas na boisku sztucznym. To w sprawie może czerwcowych transferów. Czy klub nie boi się sprowadzać zawodnika z taką przeszłością jak Patryk Nikita? Dlaczego miałby się bać? Jaką przeszłością? Dobrą. No, ucieczka z treningu, znaczy z przygotowań z Rukachorzu. To już było tak dawno pewnie, że z tego wyrósł. Tak, ale jednak w Warszawie nie najlepszą cieszył się opinią. Ludzie popełniają różne błędy, zwłaszcza jak są młodzi. Dziś Patryk dojrzał, wiemy jaka jest jego sytuacja i taka sportowa i pozasportowa, więc nastąpiły bardzo duże zmiany. A zdajemy sobie sprawę też, że trzeba wyciągnąć w pewnym momencie w odpowiednim momencie pomocną dłoń. I tak traktujemy Patryka, to jest dobry piłkarz i również dobry człowiek. Może inaczej, czy powalczy o transfer Patryka już teraz? Czy to już na pewno będzie? Będziemy. Na razie jesteśmy na takim etapie, na jakim jesteśmy. Jeśli kluby będą w stanie się dogadać, chcielibyśmy, żeby dołączył do nas już teraz. Jaką rolę w zespole przewidujecie dla Tiago Matosza? Ponieważ jest już jednym Brazylijczykiem, a jednym jest nim do obcokrajowców. Jest młodym, perspektywicznym zawodnikiem. Ma prawo walczyć o miejsce, ma prawo o to, by walczyć sobie o skład, natomiast czas pokaże, czy rzeczywiście już to jest dla niego odpowiedni moment, czy nie. Mamy dwa zespoły seniorskie, bo przecież mamy jeszcze zespół rezerw, w którym też nasi młodsi zawodnicy będą mogli grać, ale też się rozwijać. Sponsorem relacji jest Blue Lemon, producent Radomiak Energy Drink, napoju kibiców Radomiaka.